Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Dziś Kościół powszechny obchodzi uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wiele uroczystości w ciągu roku kościelnego zostało ustanowionych dla upamiętnienia dogmatów wiary. Tak jest również z dzisiejszą uroczystością. Dogmat o trójosobowym Bogu jest najbardziej fundamentalnym dogmatem chrześcijańskiej wiary. Ten, kto nie podziela wiary w jednego Boga w trzech osobach, nie może sam o sobie powiedzieć, że jest chrześcijaninem. Dlaczego Bóg, chociaż jest jeden, to jednak w trzech osobach? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ Bóg jest miłością. A miłość to przecież relacja. A relacja zakłada istnienie przynajmniej dwóch osób. Nie ma miłości bez wspólnoty. Każda prawdziwa miłość nie zamyka się, lecz przeciwnie, otwiera się na innych. Dlatego niemożliwe, aby boska wspólnota liczyła jedynie dwie osoby. Trzeci obiektywizuje miłość dwojga. Z relacji Ojca do Syna rodzi się Duch. Dopiero w obrazie Trójka dostrzegamy piękno i głębię bezgranicznej miłości. Boga, który jest miłością, można dostrzec jedynie we wspólnocie trzech kochających się osób. Prawdę o Trójcy objawia nam sam Bóg na kartach Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Sam Jezus, rozsyłając swoich uczniów po świecie, poleca im, aby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A u początku w dziejów świata Księga Rodzaju ukazuje nam działanie Trójcy. Ojciec swoim boskim Słowem, którym jest Syn, stwarza cały Wszechświat, a Duch Boży unosi się nad bezmiarem wód. Tajemnica Boga jest niepojęta dla ludzkiego rozumu. Niech ta dzisiejsza uroczystość przybliży nas w jakimś, choćby niewielkim stopniu, do tajemnicy Boga, któremu na imię miłość.